Reni, bardzo się cieszę. Gdy zobaczyłem ciebie, twoje nazwisko właściwie na liście uczestników Asia Express 3, zdziwiłem się. Powiedz mi, czy dla ciebie to była łatwa decyzja, żeby się zgodzić, bo nie kojarzysz mi się z programami rozrywkowymi. Wiesz co, ja jestem fanką tego programu. Obejrzałam wszystkie sezony i Asia i America Express. Zawsze, znaczy to było bardzo wygodne oglądać się tak na kanapie i przykrywać się kocykiem. Nam też było przed chwilą bardzo wygodnie. I kiedy 3 lata temu byłam na wakacjach w Tajlandii, tam przyjechał do mnie na parę dni Remik, mój przyjaciel. I kiedy zobaczyłam go z plecakiem, a ja byłam tam z taką elegancką walizką, pomyślałam sobie, to też jest fajny sposób na zwiedzanie świata. On mnie jakby tym zainspirował. I wtedy rzuciłam sobie taki żarcik. Remik, ja kiedyś dostanę propozycję do Asia Express, to wiesz, z kim pojadę, z tobą. A czy pamiętasz ten moment, kiedy zadzwonił telefon z propozycją i wszystkie czynności, które musiałaś wykonać, żeby udało się wyjechać? Bo tak jak wspomnieliśmy, my oglądamy i tutaj jest fantastyczna rozrywka, ale wierzę, że dla ciebie poukładanie pewnych spraw, które czy da się je nazwać, no nie jest łatwe. Nie było. Na pewno niewiadomą było ten czas, który spędzimy w programie, czyli mogliśmy wrócić po 3 dniach lub tak. Po miesiącu. Więc uzgodniłam z menedżerką, że robię sobie po prostu przerwę wakacyjną i wracam za miesiąc na trasę i zobaczymy. Jeśli będę krótko w programie, to po prostu pojadę sobie dalej na wakacje. I to był nasz taki sposób, żeby ten czas wygospodarować. Natomiast najtrudniejsze były przygotowania logistyczne. Okay. Ja do tego podeszłam bardzo poważnie, dlatego że pożyczyłam plecak od mojego syna i zaczęłam go pakować tym wszystkim, z czym chcę wyjechać. I starałam się minimalizować te przedmioty, przemyśleć je i gromadziłam takie specyficzne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, bieliznę bezszwową, jakieś batony energetyczne. Myślałam po prostu, co może mi się przydać, co będzie mi przeszkadzało, co będzie mi pomagało w takiej podróży. Zwiększyłam ilość treningów, zaczęłam też z tym z plecakiem z obciążeniami maszerować przynajmniej pół godziny dziennie, po to, żeby to mnie nie zaskoczyło na miejscu. I nie zaskoczyło, bo wszyscy uczestnicy podkreślali dzisiaj w odcinku, Reni to jest petarda, po prostu siła, moc i tutaj faktycznie było widać, że to przygotowanie się po prostu przydało. Ja pamiętam, jak w pewnym momencie odwróciłam się do tyłu i zobaczyłam bodajże twarz Darka, który bordowy. I zrozumiałam, że to już widzę, że ciśnienie tam jest ogromne i wszyscy uczestnicy po prostu byliśmy okrutnie zmęczeni. Zaczęliśmy sobie żartować, że będziemy po prostu coraz wolniej biec, żeby odpaść pierwsi. Więc były takie myśli po tym pierwszym odcinku, bo to była po prostu ponad nasze siły konkurencja i nie przypuszczaliśmy, że możemy dostać po prostu taki wycisk i temu w ogóle podołać, a wszyscy rzeczywiście ten wyścig ukończyliśmy. Wspomniałaś o plecaku od syna, ta rozłąka z dziećmi to musiał być dodatkowy element taki w głowie, który pewnie no nie jest łatwy. Kiedyś w jednym z wywiadów wspomniałaś, że po narodzinach drugiego dziecka za szybko poszłaś na taki pierwszy koncert, okazało się, że chyba jednak nie jesteś gotowa, żeby oddzielić te dwa światy. Czy dzisiaj miałaś taką trudność? Ja wtedy rzeczywiście ten czas poświęciłam na macierzyństwo, natomiast moje dzieci są już dzisiaj nastolatkami i same potrzebują więcej przestrzeni na swój rozwój, więc jednocześnie pojawił się jakby przestrzeń i czas na moje pasje, więc cieszę się, że one są już w tym wieku, kiedy ja również mogę się spełniać i co jakiś czas mogłam się z nimi kontaktować, więc też na początku oczywiście pytały się, kiedy wrócisz, a potem to się wszystko zmieniło w taki doping. Mamo, biegnij do końca, super, nie poddawaj się. I nie ukrywam, że mi to niezwykle wzruszało i na początku tłumaczyłam Remikowi, że wiesz, może tak będzie, że nie wiem, będziemy musieli trochę się wcześniej jakoś ewakuować. Okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Natomiast miałam wsparcie właśnie od mojej rodziny i bardzo mi to pomagało. Czy to jest tak, że twoje dzieci odziedziczyły tę muzyczną pasję, czy interesuje coś zupełnie innego? Zupełnie innego, szukają swojej drogi w życiu. Jesteś taką mamą wspierającą, tak jak ostatnio Dorota Wellman powiedziała, że jak mój syn grał na jakiejś perkusji, której nawet nie słychać, nie rozumiałam tego, ale wspierałam. Jak zbierał jakieś japońskie komiksy, wspierałam. Czy ty też masz takie rzeczy, których może to nie jest twój świat, ale faktycznie jesteś mamą wspierającą? Tak, znaczy staram się właśnie staram się dawać przestrzeń właśnie, bo wydaje mi się, że nastolatki bardzo tego potrzebują, żeby samemu tą swoją drogę odnaleźć. Chodzi, świat jest zupełnie inny niż nasz. To prawda, ale też jestem bardzo pod wrażeniem tego, jak te wszystkie narzędzia, które mamy, też można w pozytywny sposób wykorzystywać i myślę, że do tych naszych dzieciaków świat należy i będziemy się o nich wiele uczyć.